Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale, wędkarskim zresztą. W kolejnej wędkarskiej przygodzie, ponownie delikatny spinning, ponownie niewielka rzeczka. No i mam nadzieję klenie, które będę próbował skusić do brania na smużaki. Aczkolwiek jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mi się to nie uda, ponieważ od kilku dni dzieje się na rzece coś, co zdecydowanie wpływa na bardzo słabe brania. Pomimo tego, że jestem na odcinku, na którym ryby są na pewno, bo ostatnio tutaj byłem, jak pamiętacie, zresztą nagrywałem film, bardzo dużo zbiórek, bardzo dużo ryb widziałem, coś tam się udało wyjąć. Nawet jak wracałem po tych samych miejscach, to te klenie i tak w ten wobler tam próbowały walić. No i jest to taki odcinek, że tych kleni jest tutaj bardzo dużo, więc jestem w miejscu, gdzie na pewno ryby są. Ale tak jak mówię, jest jedna rzecz, która no, spowoduje prawdopodobnie, że dzisiaj będzie lipa. O tej rzeczy też sobie trochę dzisiaj pogadamy. Cóż takiego się może na niewielkiej rzece zdarzyć, że tak gwałtownie w bardzo fajnych i sprawdzonych miejscach nie możemy złowić kleja. Także zapraszam do oglądania, idziemy, spróbujemy mimo wszystko i trochę sobie pogadamy. Pójdę tam na bardziej nasłonecznione miejsce, przy tych zielskach takich różnych. Ja widzę, że dzisiaj to jest i tak już troszeczkę lepiej. Tutaj było dużo gorzej właśnie z tym czymś, o czym wam chcę dzisiaj powiedzieć, ale najpierw mimo wszystko zrobię kilka rzutów i spróbuję, bo to wiecie, no wędkarstwo jest na tyle nieprzewidywalne, że czasami jakby, no ryby nie czytają książek, nie znają pewnych reguł. One robią po swojemu czasami. Także nawet jeżeli teoria mówi dzisiaj nie łów, to i tak czasami warto na te ryby wyskoczyć. Oczywiście okulary ostatnio zgubiłem, więc musiałem zaopatrzyć się w nowe. Takie okulary, koniecznie polaryzacyjne oczywiście, na takich rzeczkach, czy to łowicie pstrągi, czy klenie, czy cokolwiek innego, niekwestionowane jedne z podstawowych narzędzi pracy. Bo po prostu zakładam, polaryzacja sprawia, że ja widzę pod tą wodą dużo więcej i mam możliwość łowienia ryb, które wcześniej zauważę. Ponadto widzę, że i czy wychodzą mi do woblera, no daje to zdecydowanie większe pole manewru. Słuchajcie, tu jest trochę jakiegoś takiego zielska zanurzonego. Spróbuję pyknąć parę razy tutaj. No, to są miejsca. Normalnie to już powinien wyskoczyć, nie? Nic nie widać. Fakt, że ta widoczność dzisiaj też jest bardzo utrudniona. Żeby też nie przeciągać tematu, słuchajcie, no po prostu krótko chodzi o to, że woda jest brudna. Woda na rzece jest brudna i to powoduje, że od kilku dni tutaj jest naprawdę masakra, jeżeli chodzi o brania kleni. Ja już byłem chyba z 5 razy, złowiłem jakieś tylko 2 maluchy. W miejscach, gdzie ryby są na 100%, one po prostu nie biorą. Czemu ta woda jest brudna? Czemu te ryby nie biorą, jak ta woda jest brudna? Od czego ona jest brudna? To zaraz sobie zrobimy jakąś przerwę i o tym porozmawiamy, bo to też jest taki temat, myślę, warty tego, żeby sobie o nim trochę powiedzieć, szczególnie jak ktoś nie jest zbyt doświadczony, to może nie mieć takiej wiedzy, bo wiadomo, że tam doświadczeni spinningiści to oni wiedzą, o co chodzi, bo po prostu już to przerobili na własnej skórze. Ale mimo wszystko ja dzisiaj miałem silną ochotę jechać. Fakt, że mam tylko 3 godziny, ale to wystarczy czasami, żeby sprawdzić, co się dzieje, nie? Też jakaś taka kępka roślinności, widzę, to jest trochę płycej. O, wyszło coś nawet. Właśnie widziałem w okularkach, ale ja nie wiem, czy to nie był boleń. To był chyba boleń. Troszeczkę i tak, tu parę dni temu ta przejrzystość wody była dużo gorsza. Dzisiaj widzę, że jest troszkę lepiej, tam delikatnie. Ale to jest naprawdę delikatnie, no ale chociaż coś, nie?
wyszedł. Kurde, mały klenik, patrzcie, czyli jednak coś delikatnie mniejsza ta zabrudzona woda i coś już jest lepiej. A to był mały klonek. I tak cmoknął tylko. No to nawet nie było branie, tylko tak. O. Romantyk. Sprawdzał, co to, nie? No dobra, to idziemy dalej, żeby nie przedłużać. To jest fajnie, bo tu są takie pod wodą takie pasy roślinności. One tam lubią przy tym, nie? Prawdopodobnie. Tak już obczaiłem. Zmieniłem na szerszenia z trzmiela. Może kolor inny troszkę bardziej je pobudzi, ale niestety tam widziałem jednego klenia pod powierzchnią między trawami, ale nie miał nawet ochoty za bardzo się ruszyć. Ale to był słuchajcie, jeden kleń, którego widziałem tutaj przy tych trawach. To nie jest dobry znak. Popróbujemy jeszcze. Na końcówce tutaj te trawy troszeczkę się kończą. Także widzicie, warunki są jakie są. Tego pewnie tak do końca na nagraniach nie widać. Widzę tak na żywo, to lepiej to widać. Woda jest po prostu błoto, a jak założę okulary, no to już w ogóle jest błoto. Tutaj w tych miejscach to ja generalnie powinienem w takich okularach widzieć wszędzie dno, a ja tego dna nawet nie widzę. Ledwo widzę te rośliny, ledwo widziałem jednego klenia, który gdzieś tam wyszedł, ale nie był za bardzo nawet chętny do współpracy. I to jest wszystko, no, na odcinku, gdzie tych ryb jest na pewno w brud. No niestety, słuchajcie, to jest właśnie taki jeden przypadek, jeden z kilku przypadków, który ja uważam, no, że nic gorszego chyba być nie może. Ewentualnie jeszcze jakby rzeka tak wylała, że nie można do niej dojść. Gdzieś tam popadało, lekki przyborek się zrobił, wysoka woda podeszczowa płynie i po prostu zgarnia wszystko z brzegu, co jest możliwe. No w tym ten piach, nie, glinę, wiecie, to wszystko. I po prostu ta woda robi się taka brudna. Mam dziwne wrażenie, że gorsza jest taka woda, takie kakao, czy nawet kawa, po deszczu, niż zakwit. Bo ostatnio gdzieś tam ze Stanim byliśmy na rzece, na której był zakwit i tam te klenie brały. A na rzece, tak jak tutaj, na której jest właśnie kakao takie podeszczowe, no powiem wam, dokładnie od momentu, kiedy zrobiło się właśnie takie coś, zero w ogóle kleni. No mówię, no gdzieś tam dwa małe fuksem wydłubane, a tak to zero klenia. I generalnie no myślę, że rzeczni łowcy wiedzą o tym, że taka woda nie jest dobra, wiecie, pośniegowa woda, nie? Jak gdzieś tam po zimie roztopy, też się robi takie kakao, też się z reguły narzeka. No jasne, zawsze jest szansa, że się coś złowi i coś się wydłubie. To nie jest tak, że ryby zdychają albo gdzieś znikają. Zawsze jest jakaś szansa, więc jeżeli macie okazję, to i tak jedźcie na tą rzekę, żeby chociaż spędzić fajnie czas. Natomiast no nie jest to woda, nie jest to przejrzystość, która sprzyja temu, żeby fajnie połowić. Takie jest moje zdanie. I tak jak wiem, no to większość spinningistów, którzy gdzieś tam na rzekach łowią, narzeka zwykle właśnie na taką wodę. Woda taka podeszczowa. No niestety, na tej rzece gdzieś tam patrzyłem sobie wskazania. Gdzieś tam wysoko idzie jeszcze jakiś duży przybór, więc pewnie on przyjdzie tutaj do nas. Także jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Mówię, ta woda i tak się delikatnie już wyklarowała, bo ona była jeszcze gorsza. Teraz już się delikatnie zaczyna klarować, no ale zobaczymy. Po prostu trzeba obserwować w przeciągu najbliższych dni, co z tego będzie. No nic, słuchajcie, no rzućmy jeszcze parę razy, zobaczmy, nie? No bo tak jak mówię, no szansa zawsze jest. Nie ma co się od razu poddawać. No można jeszcze ewentualnie próbować, bo wiecie, przybór, no bo jakby z tymi opadami, z tym zmętnieniem wody wiąże się też przybór. Bardzo możliwe, że te klenie pochowały się gdzieś po trawach, wbijają się bardziej w brzeg. No teoretycznie są to dobre warunki, no bo jak zalewa trawki, z tych trawek różne rzeczy wypłukuje, to teoretycznie one powinny być chętne, więc można ewentualnie próbować przy tych trawach. Chociaż moim zdaniem można oczywiście próbować, ale jeżeli ta woda jest tak jak mówię, kakao,
kawa, to i tak niewiele pomoże, mam takie wrażenie. Nie wiem, czy on wtedy jakby nie działa to tak na nie. No, tam, gdzie teraz prowadzę, to jest 100%, że tam powinien stać kleń. No, go tam nie ma. Znaczy może jest, tylko że ja nawet go nie widzę, że on tam jest, bo mówię, a w okularach widzę tylko troszkę pod tą wodą. Jakiś czas temu to w ogóle nic tu nie widziałem. Dobra, pójdźmy jeszcze tam. To taka też wiedza, no głównie dla bardziej początkujących może, nie? Którzy no zastanują takie warunki, zobaczą co się dzieje i nie za bardzo będą wiedzieli, czy próbować, czy nie próbować, wiecie. Próbować zawsze. Ale jak nie będzie efektu, to się nie zrażać, bo to po prostu czynniki zewnętrzne akurat w tym przypadku mogą wpływać. Dobra, tam mam jeszcze taki skraj trawek. Tu pójdę jeszcze tam i wracam. Jeszcze w drodze powrotnej po prostu będę sobie obserwował. Bardzo powolutku będę szedł. I będę obserwował. Nie wiem, czy tu mi coś nie minęło. Może coś tam wypatrzę jeszcze przy tych trawach. Klenie się pochowały. No tak do końca nie wiadomo, co z nimi jest. No ja nie wierzę, że one stąd odpłynęły, nie? A było ich tutaj naprawdę za trzęsienie, więc albo się powbijały w te trawy i po prostu zrezygnowały z jedzenia tego, co im powierzchnia przyniesie. Wiecie, przybór wody, trochę szybsza woda, trochę takiego syfku płynie. Ta woda jest zmącona. Tego pewnie nie widać, ale podejrzewam, że jak gdzieś wypłukuje glinę, piach, no to też się przetacza przez całą tą wodę. No nikt nie lubi, jak mu piach w oczy leci, więc może te ryby gdzieś tam się trochę, no może klenie tak mają, nie? Że się po prostu chowają, one się powbijają w to zielsko. Słuchajcie, one jeść mają co. Pamiętacie na tym naszym pierwszym filmie ze Stanim? On sam też o tym mówił, że wielokrotnie obserwował, widział, jak klenie wcinają te trawy jak makaron. Więc jeżeli warunki są takie, że one odpuszczają, nazwijmy to w cudzysłowie, żerowanie z powierzchni, zbieranie z powierzchni, to wbije się w kępę trawy albo się gdzieś do trawy przyklei i on tam sobie i zje, i się schowa, i sobie przeczeka to wszystko, nie? I na nic nasze starania. I czasami no jakiś tam jeden zabłąkany może się trafić. Tutaj no tu jest, no pewnie tego nie widzicie, nie? Ale tu jest do ponad połowy koryta rzeki jest roślinność zanurzona. Wielkie połacie trawy z takimi tam pustymi przestrzeniami, ale tam jest cały ten obszar w trawach. Więc nawet jak tutaj stały ich dziesiątki albo i setki, no to one mają gdzie się chować, nie? Może zrobią się lepsze warunki, to wyjdą po prostu. Czyli nie pozostaje nic innego, jak nie mamy nic fajniejszego do roboty, to oczywiście próbować. A jak mamy co innego do roboty, to próbować co innego. A na rzece pilnować warunków. No to teraz kontynuując ten temat, wiemy już, że woda, której rzeka mająca taki kolor, nazwijmy to kawa z mlekiem, kakao, nie jest zbyt korzystna, jeżeli chodzi o brania. Takie jest moje zdanie i taka jest obserwacja wielu spinningistów. Powstaje zasadnicze pytanie numer jeden, czy w ogóle warto pojawiać się nad wodą, jak jest taka woda. Moim zdaniem zawsze warto pojawiać się nad wodą. To nie jest tak, że szanse są zerowe. Nigdy tak nie jest. No chyba, że mamy do czynienia z sytuacją, że w danym miejscu w ogóle nie ma ryby. No to wtedy faktycznie nasze szanse mogą być zerowe. Ale jeżeli wiemy, że są ryby, a woda jest jaka jest, to i tak zawsze jest jakaś tam szansa na to, że coś złowimy. Oczywiście, jeżeli wiemy, że jest taki kolorek, a mamy coś dużo lepszego do roboty, to może jest to właśnie fajny czas do tego, żeby nadrobić zaległości w innych sferach naszego życia.
Jeżeli nie, no to zawsze warto się nad tą rzeką pojawić. Słuchajcie, zawsze też to jest jakieś doświadczenie. To jest obserwacja wody, przede wszystkim rzeki w różnych warunkach. Zawsze daje to szerokie spektrum wiedzy o tej rzece, więc nawet jeżeli są złe warunki, to i tak zawsze warto być, bacznie się przyglądać tej rzece i jakieś tam wnioski wyciągnąć. No ja miałem, widzicie, były tam jakieś wyjścia tych kleni, gdzieś gdzie była płytsza woda, troszeczkę bardziej przejrzysta, ona gdzieś tam się przez kamienie przelewała, może nie była tak zamulona, no na pewno była płytsza, bo ja widziałem tam dno, no to już się jakieś ryby pojawiły, już były jakieś wyjścia, one za bardzo nie były chętne, nawet nie smoknęły mi tego woblera. Na początku ten kleń, który mi wyszedł i mi smoknął, to też było tutaj zaraz, też w miejscu, gdzie jest trochę płycej. Więc to już jest jakaś wiedza, to już jest coś do przodu, że może warto właśnie w takich okresach, w takich momentach skupić się na trochę innych miejscach. Warto też pilnować tego momentu, kiedy ta woda zacznie się czyścić, uchwycić na swojej rzece, bo pamiętajcie, że zawsze każda rzeka rządzi się swoimi prawami, uchwycić ten moment, od jakiej przejrzystości wody już możemy nad tą rzekę ruszać. To też da Wam pewną wiedzę, żeby te przyszłe wyprawy były bardziej efektywne, żebyśmy nad wodę ruszali w tych momentach, w których faktycznie jest szansa, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być w miarę często nad wodą. Jak wiemy... O! GoPro się wyłączył. No bo czasami też jak wiemy, że jest taka woda, no ja dzisiaj tutaj przyjechałem trochę tak pod kątem materiału i trochę też właśnie kontrolnie zobaczyć, czy coś się już czyści, ale normalnie jakbym chciał nagrać coś innego, a wiem, że tutaj akurat na tej rzece mam takie warunki, no to się pakuję i jadę gdzie indziej, to na razie sobie tą rzekę odpuszczam. No szacuję też, gdzie będę miał większe szanse. Także dla mniej takich doświadczonych spinningistów, no to ten materiał głównie miał pokazać, jakby opowiedzieć o tym właśnie, że taka woda nie sprzyja, co z tym robić ewentualnie, czy warto, czy nie warto, już Wy musicie sobie podjąć decyzję. Nie zawsze chodzi o to, żeby złowić te ryby, bo to jest takie tam pieprzenie, że liczy się przyroda i te ryby nie są ważne. No są ważne, no na tym polega wędkarstwo i po to chodzimy na te ryby. Ale to nie jest wszystko też, nie? Bo jak tych ryb nie łowimy, to też możemy fajnie spędzić czas. Więc jakby ja zachęcam do tego, żeby mimo wszystko w takie miejsca ruszać. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Krótko naświetlony temat, no krótko sobie pochodziliśmy, mały taki vlog z dzisiejszej wyprawy, z trochę innych warunków, bez ryby, ale tak myślałem, że będzie bez tej ryby, no ale to też w nie każdym filmie musi ta ryba być, u mnie na kanale no staram się pokazywać to wędkarstwo w różnych warunkach, takie jak ono jest. Jak dzisiaj jest tak, to tak je pokazuję. Nic nie złowiłem, no to nic nie złowiłem, ale na pewno w tym sezonie jeszcze będę nadrabiał. Sprawdzimy sobie jeszcze to. Potwierdzeniem tej teorii będzie to, ten moment, w którym uchwycę ten czas, kiedy ta woda robi się czysta i wtedy przyjadę dokładnie w to samo miejsce. Odwołam się do dzisiejszego materiału i zobaczymy, czym wtedy, jaka będzie różnica właśnie w braniach ryb. Czy faktycznie to, że ona będzie czystsza, powoduje, że jest więcej ryb. Tak, żeby sobie ten temat kontynuować. A tymczasem pozdrawiam wszystkich gorąco, do zobaczyska, łamcie kije i pamiętajcie, najgorszy dzień nad wodą jest zawsze lepszy niż najlepszy dzień w robocie.